Nope. Hello, Maz z tej strony i witam was już w moim kolejnym gameplayu z gry Team Fortress 2. Dzisiaj mam zamiar zagrać Demomanem na mapie PL Badwater i ta rozgrywka nie jest zwykłym publicznym serwerem, gdyż tak jak wielu z was już mnie od dawna prosiło, jest to Highlander, czyli 9 na 9, gdzie każdy gra konkretną klasą, nie ma żadnych powtórek typu dwóch Demomanów w jednym teamie, dwóch żołnierzy w jednym teamie, ani takich rzeczy. 9 na 9 osób, każda ma gra inną klasą. No i właśnie jest to oczywiście rozgrywka za pośrednictwem, zorganizowana za pośrednictwem TF2 Center, które reklamowałem bardzo dawno temu i polecałem, zresztą nadal polecam. Strona od ostatniej mojej wypowiedzi w ogóle na jej temat bardzo się rozwinęła. Doszły tak zwane Advanced Lobbies, gdzie jest ograniczony dostęp, także taki przeciętny gracz jak ja nie jest w stanie dołączyć do takiego lobby, tam trzeba spełnić jakieś dodatkowe warunki. Szczegółów jednak nie znam, bo jeszcze się tym nie interesowałem. Ja ogólnie traktuję tą stronę właśnie jak TF2 Center jako taką odskocznię od publicznych, także jeżeli mam ochotę coś bardziej ambitniejszego zagrać, bo już po prostu nie publiczny serwer jakiś nudzi, no to jasne, że wtedy są uruchomi i właśnie taki dzień ostatnio nastał, że i też miałem okazję zagrać, i też również nagrać demo. No bo nie wiem też czy wiecie, ale udało mi się w końcu uporać z problemem z nagrywaniem moich filmów w postaci demo. I no w sumie już tak od kilku filmów udało mi się to zrobić i moje ostatnie filmy tak właśnie zostały nagrane. Ale dopiero teraz przy tej okazji miałem okazję was o tym poinformować, ci którzy oczywiście tego nie zauważyli bądź nie wiedzieli po prostu. I tak, powiem wam też, że następny materiał z TF-a, który mam zamiar zrobić, będzie nie dość, że dłuższy, to również to będzie to będzie rozgrywka właśnie typu competitive, tylko już to nie będzie Highlander, a będzie to wtedy tryb 6x6. I będzie to, bo też będzie zarazem moja pierwsza rozgrywka w trybie 6x6, tak więc może wyczekujcie następnego materiału też w najbliższych dniach, już niedługo. I tak jak mówię, będzie on dość długi, więc i też zarazem będzie na jednej z map, która nie jest jednakże częścią TF-a, ale znaczy częścią oficjalnego TF-a, to trzeba zaznaczyć, ale jest za to oficjalną częścią właśnie tej strony competitive'a, tak? Gdzie ludzie tam normalnie mecze rozgrywają, wszystko się dzieje. Ja też miałem pierwszy raz okazję w życiu grać chyba na tej mapie, bo nie przypominam sobie, żeby wcześniej na niej udało mi się zagrać, no ale może takie komentarze zostawię sobie na następny materiał, który, tak mówię, już wkrótce. A teraz skupmy się na tym, co teraz ma miejsce. Rozgrywka tutaj dość była, no, krótka, głównie dlatego, że przeciwny team miał straszne problemy z pchaniem wózka, bo tak dobrze ich zatrzymywaliśmy, albo oni po prostu tak kiepsko byli zgrani, albo może jedno i drugie, nie wiem. Ja jednak dobrze się bawiłem, nie czułem jakiejś super nudy, tak, kiedy nawet jeżeli jest ten unbalance, tak, jeżeli teamy nie są tak dobrze zbalansowane na poprzez właśnie skonstruowanie ich na TF2 Centerze, to wtedy człowiek jeszcze nie czuje tej nudy, tak jak to jest na publicznej, że człowiek spam kampi, bo już nie ma co robić, tak, i zabija 20 ludzi pod rząd. Nie, tutaj takiej nudy nie ma. Ja może i na początku długo udało mi się przeżyć, nie zostałem zabity przez bardzo długi sposób. Sam też może dużo killów nie zdobyłem, ani jakichś super fragów też nie ma, ale uznałem, że jest to pierwsza rozgrywka od bardzo dawna, którą miałem miejsce zagrać właśnie dzięki ponownie powtórzonemu serwisowi TF2 Center, więc wydaje mi się, że jednak wcale tak źle nie było. Tym bardziej, że jest ona oczywiście, jak możecie się już domyśleć, zwycięska, ale nie wyprzedzajmy faktów. Może jeszcze parę słów, komentarzy na temat tego, co pojawiło się na samym początku filmu, a mianowicie figurka inżyniera. Jak widzieliście właśnie, od jakiegoś czasu jestem w posiadanie takiej oto figurki z inżynierka. Kupiłem ją za pośrednictwem takiego serwisu Wheel of Fine. Jeżeli ktoś z was nie zna takiego serwisu, to oni oczywiście oferują usługi marketingowe, w sensie, że sprzedają swój sprzęt w postaci koszulek, w postaci jakichś figurek, jakichś innych gadżetów, których motywy są przeróżne, tak? Między innymi właśnie jest tam paru artystów, czy tam firm, które zajmują się samą Team Fortressem i właśnie jedna z nich pod nadzorem Valve oczywiście stworzyła właśnie taką serię figurek i ja jako, że
już dawno temu one już, po pierwsze one od dawna już są tam dostępne, a ja jakoś dawno temu, już mniej więcej niedługo potem jak one wyszły, je zobaczyłem, to już wtedy pomyślałem sobie, no ludzie, no fajnie by było mieć chociaż jedną taką figurkę, nie? No i kiedy pojawiła się ta okazja, czyli właśnie dzięki temu, że wyprzedają mi plecaki, zacząłem też posiadać pieniądze właśnie na internecie, byłem w stanie dokonać takiego zakupu i właśnie tąże figurkę wraz z dwoma koszulkami, które również na tym serwisie, za pośrednictwem tego serwisu sobie zamówiłem, została mi niedawno dostarczona. No i tak stwierdziłem, że fajnie, bo wam również ją pokazać, że takie rzeczy można fajnie kupić na internecie. Oczywiście figurka nie jest niczym nadzwyczajnym, tak? Ale za to mogę powiedzieć, że jest wykonana z bardzo dobrego materiału i nie uważam, by do końca były to pieniądze zmarnowane. Tym bardziej, że no, takiej figurki nie dostaniecie w żadnym przeciętnym sklepie, nie wiem, w Polsce czy już nawet za granicą. Tylko właśnie za pośrednictwem tego właśnie serwisu. Jeżeli się nie mylę, to właśnie chyba żaden inny serwis nie oferuje takiej usług ewentualnie. Chyba, że jest pod nadzorem Valve, no to może są jeszcze jakieś takie miejsca, ale nawet jeśli to jest ich niewiele. Tak więc jeżeli ktoś z was oczywiście będzie chciał również zobaczyć za taką figurką, to link do tego serwisu będziecie mogli sobie znaleźć w opisie do tego filmu i będziecie mogli sobie przeszukać go, tak? Zobaczyć, co oni tam takie oferują, bo tak jak mówię, tam nie tylko są motywy Team Fortressa, tam są również motywy innych gier, innych jakichś postaci, jakichś sławnych, tak? Kreskówkowych i tego typu rzeczy, albo po prostu jakieś losowe arty zrobione przez artystów właśnie na internecie, więc też spotkałem, to za dużo, to źle powiedziane, ale zauważyłem, że jeden z artystów, którego obserwuję na DeviantArcie, również robi tam grafiki właśnie na potrzeby koszulek dla tego serwisu, tak więc bardzo fajna sprawa, byłem mile zaskoczony, kiedy również okazuje się, że mogę koszulkę z jego z nadrukiem, właśnie jednym z jego artów zakupić, a jako, że no, lubię jego pracę, to też jedną taką koszulkę sobie skusiłem. Drugą za to, jaką skusiłem się kupić, to jest koszulka z End of the Line. Jako, że osobiście bardzo czekałem długo na ten update wtedy, kiedy oczywiście na niego czekaliśmy, czyli jeszcze przed grudniem zeszłego roku, to już wtedy fajnie, myślałem sobie, że fajnie by było mieć taką koszulkę, nie? A jako, że tak jak mówię, pojawiła się okazja, to i z niej skorzystałem. I to były moje pierwsze w sobie zakupy za pośrednictwem tejże strony. Na samą przesyłkę czekałem troszkę ponad tydzień od momentu zamówienia. Paczka przyszła z Ameryki, więc wszystko bez problemu przebiegło, tak? Więc osobiście mogę powiedzieć, że mogę również potwierdzić, że jestem zadowolony z usług tego serwisu i jeżeli ktoś z was jednak skusi się na zakupienie czegoś tam, jednak jakiejś koszulki czy czegoś, to ja mogę potwierdzać, że ten serwis jak na dobrą sprawę jest bardzo dobry i nie jest to jeden jakiś fake czy coś takiego, tak? Nie, w każdym razie nie mówiłbym o takich rzeczach, znaczy jakbym już to was właśnie poinformował, że takie coś mogło mieć miejsce, ale na szczęście tak się nie dzieje. Tak więc cieszę się, że mogłem właśnie dokonać takiego zakupu i również wam go pokazać. Już po raz kolejny udało mi się umrzeć na demomanem. Chyba drugi raz podczas tego Highlandera, co powiem szczerze, że jest dość dużą rzadkością. Gdyż demomanem umrzeć tylko dwa razy w czasie Highlandera, to no jest rzadkość. No ale mówię, coś za coś, bo może i nie umierałem zbyt często, ale za to nie mogę wam tutaj zapewnić jakichś super airshotów czy coś takiego. Ja też czuję, że jeszcze na takie rzeczy może na okres nadejdzie, bo osobiście teraz w TF-ie nie siedzę jakoś tak super pro, jakoś tak super mocno, tylko tak bardziej na luzie, tak? Tak jak pewnie większość z was, że mam ochotę sobie pograć, to sobie tą grę włączę, może akurat pójdę na coś bardziej zaawansowanego i właśnie w tym momencie wygrywamy naszą rundę i teraz na zasadach właśnie tego Highlanderu polega teraz nasze zadanie na tym, że nie musimy dopchać tego wózka nawet do końca, gdyż pierwszy team, znaczy team przeciwny, pierwszy. Przeciwny team dopchał do pierwszego checkpointu i my musimy po prostu dopchać ten wózek do pierwszego checkpointu szybciej. I to jest de facto wszystko. Jeżeli to zrobimy, a jako że film powoli się kończy, to możecie zgadywać, że nam się to udało, to gra będzie już dla nas zwycięska. Ja tu postanowiłem zrobić taką troszkę, no rzecz, którą zawsze chciałem zrobić na Highlanderze, a mianowicie skoczyć do góry wysoko i zabić inżyniera budującego tam działko, ale niestety udało mi się tylko przelecieć za linię wroga i ich rozproszyć, dzięki czemu część ludzi poszła za mną i moi ludzie mogli się skupić na pchaniu wózka i tak i tam. Więc byłem taką, ja wiem,
Zburzyłem trochę ich linię obrony właśnie za pomocą mojego skoku, bo troszkę ich zagubiłem. Przynajmniej nie wszystkich, skauta i żołnierza. Miałem nadzieję w pierwszej chwili, że nawet uda ich mi się zabić, ale no niestety się trochę przeliczyłem z moimi możliwościami, bo tak jak mówię, jest to pierwsza rozgrywka od bardzo dawna na na Highlanderze i to jeszcze pierwsza taka porządna demomanem, więc to by było na tyle. Trzymajcie się i cześć!